I na koniec króciutkie słowo do powiedzenia, ale żeby to zrobić, tak jak widzicie, mamy tutaj na tapecie lokomotywę EU07-327 CapTrain, wersja właśnie jeżdżąca po Polsce i w tym składzie intermodalnym, który jest totalną fikcją, aczkolwiek motywem do tego filmu stało się kilka filmów opublikowanych właśnie na YouTubie, prawdziwych właśnie składów intermodalnych jeżdżących w Polsce. Stąd też postanowiłem wykorzystać te wszystkie wagony, które posiadam, jako że w tych składach intermodalnych były zarówno wagony kontenerowe, wagony pod gaz, czyli pod wagony gazowe, no może nie dokładnie gazowe, co pod tak zwane w cudzysłowie kontenery gazowe, nie wiem jak się to fachowo nazywa, i wagony kryte, więc postanowiłem wykorzystać te właśnie modele, które mam i Wam po prostu zrobić taki krótki intermodalny skład. Nie jest to próba odzwierciedlenia jakiegoś konkretnego składu, z tego też tytułu, że po prostu nie mam takich wagonów i nie jestem w stanie takiego składu zrobić, aczkolwiek to, co udało mi się zrobić, jest bardzo ładne, wygląda ładnie i po prostu myślę, że jest naprawdę bardzo realne do tego, aby mogło jeździć ze sobą. Zgadza się epokami, to jest najważniejsze. Zarządy mniej więcej też się zgadzają, czyli jest to możliwe, aby po Polsce takie tego typu wagony właśnie wspólnie ze sobą jeździły. Co my tutaj właśnie mamy? Ja puszczę tak wolniutko w tej chwili pociąg, aby Wam pokazać. Nie będę Wam podawał numerów katalogowych, powiem Wam mniej więcej, jakie firmy wyprodukowały te wagony i mniej więcej, jakie to są wagony. No to puszczamy. Puszczamy pociąg. Oczywiście pierwszy z tych wagonów to jest wagon Trixa, wagon jakby pojedynczy, czteroosiowy, z platformami. Ja już Wam kiedyś ten wagon pokazywałem. Drugi wagon to wagon tym razem firmy Roco. Jest to wagon z dwoma takimi, jak ja to mówię, kontenerami gazowymi. Van der Bosch, dość popularne. Widziałem to również na tym filmie, który stał się inspiracją do właśnie nakręcenia tego składu intermodalnego, który w tej chwili widzicie. Trzeci wagon, jaki zastosowałem, to również wagon Trix, tylko podwójny, a więc jest to wagon z sześcioma osiami. Znacie go również bardzo dobrze, nie tylko z moich filmów. Bardzo sympatyczny wagon, myślę, że zarówno kolorystycznie, jak i w ogóle konstrukcją, to są bodajże wagony SGGR SS, jeżeli się nie mylę. Kolejny wagon to również wagon gazowy, to również Roco, tylko że troszeczkę innej konstrukcji ten wagon jest. Bardzo sympatyczny, też wagon właśnie sześcioosiowy, tym razem z czterema ładunkami gazu. Kolejny wagon to wagon, który najmniej pasuje do tego składu zarządem. Jest to bodajże, jeżeli się nie mylę, austriacki chyba zarząd. Takie trzy kontenery z plandeką od góry, ale bardzo sympatyczny. Nie miałem go za bardzo z czym puścić, więc postanowiłem go dać tutaj. Kolejny wagon to po prostu wagon plandekowy CapTraina, tylko że zarządu niemieckiego. Również możliwe, że mógł jeździć po Polsce. Kolejny wagon to ten wagon, ten, który jest HBBIL LNS, czyli taki kryty blaszak, tym razem PKP Cargo. No i wagon sześcioosiowy ACME, też widzieliście już na moim kanale te wagony. Wagon akurat tutaj z kontenerami Maersk,
również właśnie sześciosiowa platforma, i to jest, z tego co pamiętam, właśnie ten wagon również jest SGGRSS, jeśli dobrze pamiętam, i jeszcze jeden taki sam, tym razem z tymi kontenerami chińskimi. To tyle mojego do powiedzenia. Włożyłem ten skład do tak zwanego składu, do w ogóle tych filmów, przepraszam, inspirowanych, dlatego że został zainspirowany filmami z YouTube'a, które ja sobie obejrzałem. Nie jest to tym razem wasza inspiracja, jest to moja inspiracja. Z tym, że podkreślam, nie jestem w stanie zrobić prawdziwego takiego składu. Zrobiłem sobie po prostu taki skład, mniej więcej ustawiając te wagony tak, jak to widziałem w filmach. Być może kiedyś będą takie modele, będą takie możliwości i będzie można zrobić coś ładniejszego. Niemniej jednak jestem zadowolony właśnie z tego składu, jestem zadowolony z tej lokomotywy, która niedawno trafiła do mojego, że tak powiem, do mojej szopy, do mojej kolekcji. Cieszę się z tego tytułu, dlatego postanowiłem nakręcić ten film. Dawno nie było tego typu filmów. Nie jest to tym razem właśnie próba odtworzenia prawdziwego składu, ale po prostu taka inspirowana przejażdżka po makiecie, która, jak widzicie, coraz bardziej nabiera swoich kształtów. To tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami i życzę wam pogodnego dnia. Pociąg TLK Familia z spółki PKP Intercity ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków Główny stoi na torze pierwszym przy peronie drugim. Pociąg jest objęty całkowitą rezerwacją miejsc. PKP Intercity ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków Główny stoi na torze pierwszym przy peronie drugim. Pociąg jest objęty całkowitą rezerwacją miejsc. Pociąg TLK Familia z spółki PKP Intercity ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków Główny stoi na torze pierwszym przy peronie drugim. Pociąg jest objęty całkowitą rezerwacją miejsc.